Dobra, Daniel, powiedz, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w miejskiej bursie, tutaj w Zabrzu, w której ja się wychowywałem przez 3,5 roku. No super, wspominam ten czas. Dużo znajomych mam z tego okresu, jak tutaj spędzałem czas i na pewno bardzo pozytywnie to wspominam. Cześć Klucha! Siema Sprinter! Cześć Johnny! Cześć Morko! Mieszkaliśmy w pokoju w czterech. Coś takiego jak cisza nocna, jakieś rygorystyczne zasady tutaj obowiązywały? Znaczy wstępnie było, że cisza nocna o 22 miała być, a kiedy szliśmy spać, no to zależało od nas, nie? W tym miejscu graliście w siatkonogę, a tutaj też ta ściana wam służyła do tego, żeby jakąś gierkę sobie zaczynać, tak? Tak, tak. Tutaj właśnie te dwa pachołki, jak tutaj widać, to związywaliśmy jakąś taśmą, którą mieliśmy akurat pod ręką. Na takiej wysokości gdzieś tutaj klatki piersiowej. Jakby tutaj jest taka przerwa, nie? Wyrwa jest w ziemi. No to była linia jedna końcowa. Jak trening był słabszy albo nie wiem, potrzebowaliśmy albo byliśmy jakoś też w jakiś sposób wkurzeni, bo na przykład, że był nie wiem, słaby trening, to wtedy żeśmy szli i graliśmy tutaj. Albo tutaj, albo tutaj też jest drugie tak jakby boisko. Ta trawa służyła jako siatka, a te dwa pola, no to były pola przeznaczone do zawodników, którzy się akurat tam znajdowali. Dobrze wspominasz ten czas cały spędzony tutaj w bursie, czy w pewnym momencie stało się to dla ciebie problematyczne, że mieszkasz z trzema czy czterema innymi kolegami w jednym pokoju i po prostu miałeś jako już nastolatek wchodzący w dorosłość za mało przestrzeni? Znaczy wtedy było to takie no, wkurzające, nie? Że człowiek chciał już, wolał już samemu mieszkać, wolał w ładniejszym jakimś apartamencie mieszkać, ale tak jak patrzę z perspektywy czasu, to chciałbym tutaj na tydzień na przykład zamieszkać, nie? Znowu w takiej czwórce, w takiej klitce, nie? No to, bo to są super wspomnienia, nie? Tego się akurat nie kupi i to jest najlepsze. To jest ściana, na której wiszą wszyscy wychowankowie bursy występujący, którzy występowali na boiskach ekstraklasy albo na boiskach w Europie. Mówisz, że to zawsze było twoje marzenie, żeby się tu znaleźć na tej tablicy. Jak tutaj przychodziłem właśnie 3,5 roku temu, 4 lata temu, no to właśnie zobaczyłem tą ścianę i tutaj widziałem zdjęcie Piszczka, Kurzawy, tych wszystkich tutaj starszych zawodników. No i powiedziałem sobie też kiedyś, że też tutaj lubię się na tej ścianie i no jak widać się udało, nie? Teraz jesteśmy na moim piętrze, na którym mieszkałem, w pokoju 213 przez 2 albo 3 lata nawet. No i takie szczególne miejsce w tej bursie. Pokoje należały, jest chyba 4 pokoje, to były takie nasze, właśnie naszego rocznika i często przechodziliśmy właśnie między tymi pokojami i różne rzeczy tam się, prawda, działy, nie? Musimy Cię spytać o historię z paszportem. To było tak, że przyleciliśmy na Łotwę, tam w samolocie i jeszcze zanim dotarliśmy na lotnisko, dostaliśmy torbę z prowiantem. No i tam w tym prowiancie już miałem resztki, te śmieci i tak dalej, bo albo zjadłem, albo komuś dałem tam to, co było w środku. I nie wiem dlaczego, ale no, tam wsadziłem moje dokumenty wszystkie i też paszport się tam znalazł. Nie kontrolowałem w ogóle tego, ale no, tak szedłem z tą torbą i już siadaliśmy do autobusu, który miał nas zawieźć do hotelu na Łotwie. I tak stwierdziłem, po co mi ta torba jest w ogóle, jak tam same śmieci są, nie? No i podbiegłem szybko do śmietnika, wyrzuciłem do śmietnika i pojechaliśmy do tego hotelu. No i za 2 dni, jak już wracaliśmy, no to właśnie już przyjechaliśmy na to lotnisko i ja taki już cały blady, zestresowany cały i tak sobie mówię właśnie, że kurczę, gdzie jest mój paszport, nie? Szukam po całych tych, nie? Po całych wszystkich kieszeniach, po walizce, no ale nie umiałem znaleźć i później przypomniałem sobie, że chyba wyrzuciłem do śmietnika, nie? Szybko pobiegłem do tego śmietnika, gdzie to wyrzuciłem, ale no już tam, jak można się domyślać, już tam nic nie było, nie? No i na szczęście wróciłem do kraju, nie? Nie było żadnych problemów z tym. Jakie cechy charakterystyczne na boisku miał twój wujek, które ty byś chciał przełożyć na swoją rzeczywistość? No, on miał genialną lewą nogę, nie? Potrafił bić, tak się na to mówi, że to są rogale, nie? Niesamowicie kręcił naprawdę tą piłkę i
no chciałbym mieć taką prawą, jaką miał lewą, nie? To na pewno, a z takich jeszcze rzeczy, no to na pewno też był bardzo wybiegany i ogólnie techniczny bardzo zawodnik, nie? Pierwsze pytanie. Który zawodnik Górnika miał okazję wychodzić na boisko przed 40 tysiącami kibiców w meczu La Liga Ligi Hiszpańskiej? Igor Angulo? Za którego zawodnika Górnika Zabrze swojego czasu Wiktoria Pilsno zapłaciła 750 tysięcy? Podpowiedź deklaruje, że woli oglądać w telewizji NBA niż piłkę nożną. To nie chodzi o tego zawodnika obecnego, tylko któregoś tam z kolei, tak? Z obecnego, tak? Erik Janża? Trzecie pytanie. Który z obecnych piłkarzy Górnika w Ekstraklasie debiutował w barwach Piasta w meczu z Górnikiem i dostał czerwoną kartkę? Mateusz Matras? Czwarte pytanie. Który z obecnych piłkarzy Górnika na pewnym etapie kariery mógł użyć stwierdzenia "znam wielkiego Raula"? Szymon Matuszek? Piąte pytanie. Którego obecnego piłkarza Górnika swojego czasu nazywano nowym Messim? Alessana Manech? I szóste pytanie. Który z obecnych piłkarzy Górnika, będąc w przedszkolu, podawał piłki na treningach od 3 lata starszemu Szymonowi Żurkowskiemu? No to ja. Z Szymonem mam też jeszcze kontakt. Ostatni raz, chyba 2 miesiące temu, pisaliśmy ze sobą i rozmawialiśmy. Taką drogę, jaką przeszedł przez Jastrzębie, przez tutaj Zabrze i teraz gra w Serie A, no to dla każdego młodego chłopaka wydaje się taka idealna ścieżka jakby rozwoju i oczywiście dla mnie stanowi to jakieś źródło inspiracji, tym bardziej, że on pochodzi też tak jak ja z Jastrzębia. Jak pamiętasz swój debiut w Ekstraklasie? To był mecz z Zagłębiem Lubin, prawda? I był duży stres, jak wchodziłeś na boisko? Od trenera przed wejściem usłyszałem, żebym po prostu grał swoje, żebym się niczym nie przejmował, żebym się nie stresował. Cały dzień przygotowywałem się do tego, że właśnie mogę dzisiaj wejść, w ten dzień właśnie mogę wejść, mogę zadebiutować, jak zareaguję, jak kibice mnie przywitają. Wydaje mi się, że to był chyba mój najlepszy mecz z tych wszystkich, które rozegrałem w Ekstraklasie. Z każdym kolejnym meczem to chłopaki mi pomagali i to było naprawdę, naprawdę super. Dużą rolę tak jakby w moim tym przygotowaniu mentalnym odgrywają rodzice, bo z nimi dużo jakby i przed meczami zawsze rozmawiam. Jak w ogóle wyglądało twoje wejście do szatni? Moje pierwsze zdarzenie z szatnią seniorską było za czasów, jak trener Brosz przychodził do Górnika, czyli tam gdzieś 2017 czy 2016 rok, ja już pierwszy raz byłem na treningu. To było jeszcze za czasów, jak w szatni był właśnie Adam Dach, był Olek Kwiek, był Mariusz Przybylski. Byłem niecierpliwy, bo już wtedy uważałem, że jestem gotowy, żeby zadebiutować. Uważam, że nie byłem wtedy gotowy, żeby zadebiutować. Dopiero później, jak zderzyłem się z tym wszystkim, to zobaczyłem, ile musiałem jeszcze przepracować, żeby wejść na ten poziom. Czy to jest dla ciebie, nie wiem, dodatkowa presja, że wychodzisz na boisko w drużynie, która nie osiąga takich wyników, jakich mogłaby osiągać według oczekiwań przesezonowych? To nie jest tak, że ja jestem młody i ode mnie się nie wymaga. Też muszę w jakiś sposób brać to na swoje barki. Jeżeli będę podejmował lepsze decyzje, to będę po prostu dobrze grał w każdym meczu i na tym muszę się jak najbardziej skupić.